Czy wiesz, czego chcesz z kobietami? Czy jesteś dokładnie przekonany, czego chcesz od dziewczyny, z którą masz zamiar się spotkać? Jeśli wiesz, to bardzo dobrze, jeśli nie wiesz natomiast, no to gwarantuję ci, że prędzej czy później będziesz miał problemy w relacji z tą kobietą, bo kobieta wyczuje, że ty nie wiesz, czego chcesz, więc nie będziesz dla niej decyzyjny, zdecydowany, a więc nie będziesz atrakcyjny. To, co z reguły powoduje najwięcej zainteresowania u kobiet, to jest twoja decyzyjność i to, że jesteś właśnie Zdecydowany na to, co robisz z kobietą, co dla kobiety oznacza pewność siebie. Kiedy próbujesz pocałować dziewczynę i pytasz ją, czy możesz ją pocałować, zbyt bardzo dbasz o jej opinię, zbyt długo się do niej zbliżasz. To kobieta często się cofa, dlatego że widzisz, że ty nie jesteś decyzyjny i po prostu czar pryska, zainteresowanie znika. A co się dzieje, kiedy pocałujesz dziewczynę często z zaskoczenia? No, efekt jest zupełnie odwrotny, dziewczyna jeszcze bardziej wkręca się w pocałunek, jest jeszcze bardziej zaangażowana. Dokładnie tak samo jest wtedy, kiedy rozmawiasz z dziewczyną nawet niejedokrotnie na ulicy czy, czy w innej sytuacji przez telefon, ona nie, ona nie jest zdecydowana, ale kiedy ty jej pokażesz często, że jesteś zdecydowany, no oczywiście nie we wszystkich sytuacjach tak jest, ale z grubsza jeśli taką postawę pokazujesz u kobiet, no to często one też przejmują tą twoją inicjatywę. To jeśli właśnie podczas rozmowy telefonicznej pokazujesz dziewczynie swoje zdecydowanie, tak chcę się z tą spotkać, wiem po co, tak, bo się spotkamy, przejdziemy się, zobaczymy co dalej będzie, to kobieta też czuje się prowadzona i momentalnie jakby za tobą podąża. Natomiast jeśli się spotykasz z dziewczyną, mówiłeś się i ona cię pyta gdzie idziemy, a ty mówisz, nie wiem, no to nie pokazujesz tej decyzyjności i momentalnie zainteresowanie dziewczyny spada. Także cokolwiek robisz z dziewczyną, rób to w stanowczy sposób. Tak jakbyś wiedział, czego chcesz, to jest to, co kręci dziewczyny. Jeśli spotykasz się z dziewczyną i mówisz, że nie wiesz, czego od niej chcesz, nie wiesz, czego chcesz od tej relacji, to także może zadziałać niekorzystnie, no bo dziewczyna widzi, że ty jesteś facetem, który nie ma jakiegoś kierunku w życiu i to wtedy też oczywiście działa bardzo negatywnie. Także bądź zdecydowany. Cokolwiek robisz z dziewczyną, bądź zdecydowany. Chcesz się pocałować? Zrób to w zdecydowany sposób. Chcesz podejść? Zrób to w zdecydowany sposób. Chcesz się na nią? Chcesz spojrzeć jej w oczy? Zrób to w zdecydowany sposób. Chcesz się pocałować? Zrób to w zdecydowany sposób. Wtedy kobiety zaczną znacznie lepiej reagować, ponieważ pobudzasz w niej te pierwotne instynkty, że podchodzi do niej samiec alfa, który wie czego chce, który jest pewny siebie, który jest zdecydowany. Z automatu, kiedy zbyt bardzo się zastanawiasz, co zrobić z dziewczyną, ty tak naprawdę pokazujesz dziewczynie cechy damskie, tak, że nie wiesz co zrobić, że jesteś zagubiony, że zbyt bardzo skupiasz się na swoich emocjach. I to oczywiście powoduje szereg negatywnych. Reakcji ze strony dziewczyn. Niektóre dziewczyny tracą zainteresowanie, niektóre ci mówią, że jesteś fajny, ale przestańmy się razem już spotykać, ponieważ widzą w tobie faceta, który jest niestabilny emocjonalnie, nie ma tego pewnego siebie męskiego charakteru, który jest często najbardziej atrakcyjny dla kobiet, gdzie facet jest stosunkowo chłodny na początku i to kobieta dużo bardziej się angażuje. Także przemyśl to, co powiedziałem i bądź facetem, który jest stanowczy, wie dokładnie, czego chce. Od dziewczyny. To jest znacznie ważniejsze, jeśli zaczynasz podryw, naukę, relacji z kobietami niż cokolwiek innego. Cokolwiek robisz, wiedz, czego chcesz. Jak dziewczyna cię pyta, idziemy do ciebie, to powiedz, oczywiście, idziemy, wstawaj, chodź, tak? A nie mów nie wiem. A czy, a czy ty byś chciała, tak? Jak tak powiesz, automatycznie przerzucasz jakby na nią, na nią odpowiedzialność, co się może skończyć tak, że po prostu nas straci zainteresowanie. Tyle w tym wideo. Przypominam, że dzisiaj o północy kończę promocję na moje materiały. 76% taniej za moje ukryte materiały. Ostatnia szansa kliknij pod wideo, żeby skorzystać, bo wieczorem już nie będzie takiej możliwości. Także teraz masz ostatnią szansę do północy. Do dzisiaj e, możesz to pobrać. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym wideo. Cześć.